Cześć, z tej strony Mirek, witam Was na kanale Technologiczni. W dzisiejszym filmie zaprezentuję lampkę biurkową firmy Montis. Jestem przekonany, że lampka biurkowa to jedno z podstawowych elementów znajdujących się na każdym biurku. Aby ochronić Wasz wzrok podczas długotrwałej pracy przy biurku, potrzebujecie oświetlenia o regulowanym natężeniu światła oraz dopasowanej do Waszej potrzeby barwy światła, którą tak naprawdę przy prezentowanej przeze mnie lampce możecie dopasować sami. W takim razie przyjrzyjmy się prezentowanej lampce. Punkt pierwszy w naszej ocenie: wygląd. Lampka jest lekka, góra wykonana jest z plastiku, tak samo jak podstawa, koloru białego, z połyskiem. Element łączący górę, świecącą górę z podstawą, to aluminiowa, srebrna nóżka. Punkt drugi, ergonomia. Lampkę można dopasować do większości potrzeb i większości biurek. Element świecący możemy od pozycji praktycznie 0 do 180 stopni podnieść. Dodatkowo możemy regulować ten element o 180 stopni w poziomie, czyli w prawo i w lewo. Dodatkowo nóżka, aluminiowa nóżka jest regulowana u podstawy. Możemy ją delikatnie odsunąć albo przysunąć do podświetlanego elementu, praktycznie niemalże do całkowitego złożenia lampki z linią podstawy. Oczywiście możemy również wykonać regulację góry w prawo, w lewo. Lampka ma na wyposażeniu 54 diody, których co prawda nie widać, bo jest matowy klosz, też plastikowy. W podstawie lampki zamontowane są dotykowe przyciski, które po pierwsze włączają lub wyłączają lampkę. Można zmienić tryb świecenia, barwę świecenia oraz intensywność świecenia. Większa intensywność, mniejsza intensywność światła. Punkt trzeci, oświetlenie. Lampka wyposażona jest w 54 diody, które znajdują się w tym oto miejscu. Jest tutaj zastosowany matowy klosz, aby nasze oczy dodatkowo ochronić przed zbyt intensywnym świeceniem. W podstawie lampki znajdują się cztery przyciski. Pierwszy z nich włącza lub wyłącza lampkę. Drugi zmienia barwę oświetlenia. I dwa pozostałe zmieniają natężenie światła. Punkt czwarty. Wyposażenie lampki oraz wyposażenie dodatkowe. Do wyposażenia podstawowego oczywiście wchodzi sama lampka, jak również zasilacz. Jest to 12-woltowy zasilacz 2-amperowy z okrągłą wtyczką DC. Klasyczna, w razie uszkodzenia bardzo łatwo taki zasilacz wymienić. Oprócz tego jako dodatkowe wyposażenie lampka ma wbudowany port USB służący do ładowania na przykład telefonów komórkowych lub jakichkolwiek urządzeń, które przez port USB są ładowane. Port USB 5V 1A. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, a czasami jest pomijana, to dół podstawy. Zastosowane są specjalne gumki antypoślizgowe, dzięki którym lampka nawet z najbardziej śliskiego podłoża nie zsunie nam się. Zalety i wady. Zacznijmy od podstawy.
Podstawa jest wyprofilowana w taki sposób, że możecie położyć telefon komórkowy zarówno w takiej pozycji, możecie go postawić, tutaj jest specjalnie przygotowane takie miejsce, w którym telefon idealnie prosto stoi. Jeżeli telefon lub tablet jest większy, możecie delikatnie odchylić ramię lampki, dzięki czemu telefon jest w idealnej, bezpiecznej pozycji. Możecie również telefon położyć w ten sposób. Ja teraz ruszam ręką, dlatego on się rusza, ale normalnie rzecz biorąc stoi bez najmniejszego problemu. Dodatkowe zalety to oczywiście sama regulacja lampki. Fakt, że jest ona lekka i łatwo ją przenieść, jest również niewątpliwą zaletą. Łatwość w wymianie zasilacza, port USB, do którego możecie podłączyć ładowanie, to też zalety. To teraz przyjrzyjmy się wadom, a przynajmniej elementom, które sam bym poprawił. Na pierwszy moment kolor. Kolor elegancki, biały, z połyskiem. Dlatego też na tej lampce widać każdy odcisk palca, a przynajmniej jak przejedziecie palcem, to takie tłuste ślady. Trzeba po prostu lampkę myć. Ja osobiście zastosowałbym jeszcze w tym miejscu jakąś gumkę, zwłaszcza, że jest taka możliwość, to może być nawet jakiś element naklejany, aby dodatkowo zabezpieczyć miejsce do położenia telefonu. Skoro lampka wyposażona jest w port USB do ładowania, to i ma tutaj element dość szeroki, ergonomiczny, dzięki czemu telefon nam nie przeszkadza, nie leży gdzieś obok, nie zajmuje dodatkowego miejsca, to warto byłoby jednak to miejsce lepiej przygotować do samego stabilizowania telefonu. Jak na razie podczas moich testów i prób nie zobaczyłem więcej rzeczy, które bym zmienił, poprawił. Ostatni punkt, moja ocena. Lampka jest ciekawa, ma ciekawy design, fajnie można ją dopasować, to są na pewno niewątpliwe zalety. Wszystkie te zalety, które Wam przedstawiłem, to są elementy, które oczekiwałbym od lampki. Te dodatkowe elementy to jest tylko in plus. Wady, czy bardziej sugestie, które Wam pokazałem, to są naprawdę kwestie kosmetyczne. Jeżeli chodzi o polecenie, to mógłbym spokojnie tą lampkę polecić, sam będę ją używał i naprawdę ciekawe, fajne rozwiązanie, klasyczna lampeczka w dobrej cenie. Jak widzieliście cenę, jak widzieliście stronę producenta, można ją kupić. Dobra cena, nic dodać, nic ująć. Czekam na Wasze opinie, komentarze, co sądzicie o tej lampce. Dajcie znać, a ja żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmów. Cześć!